czym, Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Bądź uwielbiony, miłosierny Panie, w godzinie Twego konania na Golgocie, stojąc w duchu u stóp krzyża, z wiarą i miłością wyznajemy, że jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A równocześnie w tej godzinie, w której oddajesz za nas życie, za psalmistą pytamy, Panie, kim jest człowiek? Kim jest człowiek, z którym podzieliłeś swoje życie na ziemi i przekazałeś prawdę o Ojcu bogatym w miłosierdzie? Kim jest człowiek, skoro Ty, Syn Boga Żywego, składasz siebie w ofierze za Niego? Kim jest człowiek? Jak wielką wartość ma w Twoich oczach jego życie? Jest on przecież dziełem rąk Twoich, odkupionym najdroższą krwią Twoją, dzieckiem Boga i dziedzicem nieba. To dla Niego, wierny swej miłości stwórczej, przyszedłeś na krzyż, pozostajesz na ziemi do końca, aby osiągnął cel swego życia, zjednoczenie z Tobą tu na ziemi i w chwale nieba. Dla zasług tej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, aby wszyscy ludzie odkryli swą głęboką godność, szanowali ją w sobie oraz w każdym człowieku. Pociągnij do siebie grzeszników, umocnij chorych i cierpiących, przyjmij do nieba dusze w czyściu cierpiące. Panie Jezusiu, spolu z Panią Marią, całodzienie miłosierdzieństwa prenaszamy duchu k Twojemu krzyżu, a zanowujemy Twoje niepochopitelne miłosierdzieństwo. Rozjímame o słowach. Pri Twoim krzyżu stała Twoja Matka. Práve ona nám veľkosťou svojej dôvery ukázala, že Tvoja vôľa je láskou. Ježišu, my tak často práve v tých okamihoch, keď sa treba utrpeniu pozrieť do očí a prežiť ho na sebe, utekáme preč. Nechápame, že jedine áno, podľa vzoru Márie, prináša pokoj srdca aj v tých najbolestnejších chvíľach života. Jedine súhlas s Tvojou vôľou je našim šťastím, lebo Tvoja vôľa vždy vedie k našej spáse. Pane, pre zásluhy Tvojho umučenia prosíme, daj nám a všetkým kresťanom na svete hlbokú a živú vieru, aby sme boli Tvojimi svedkami a vo všetkom splnili Tvoju vôľu. Žehnaj našim biskupom, rodinám, farnostiam, zasveteným osobám. Vyslíš aj všetky prosby pútnikov zo Slovenska, ktorí sa dnes zhromaždili na 11. púti katolíckeho Rádia Lumen. Thank you.
radością jest dawać wiele. Dlatego również słowami koronki do Bożego Miłosierdzia chcemy prosić Cię o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka, naszych pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych. Dziś polecamy Ci parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dłoni w diecezji tarnowskiej, którą nawiedzasz łaskami sądzącym obrazi Jezu Tobie oraz relikwia świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. Modlitwą otaczamy rycerstwo niepokalane i ze Suchej Beskidzkiej w naszej archidiecezji. Modlimy się razem z dziełem duchowej adopcji dziecka poczętego z naszej archidiecezji, a także katolickim stowarzyszeniem rodzin. W sposób szczególny otaczamy modlitwą 11. pielgrzymkę katolickiego Radia Lumen ze Słowacji, wszystkich pielgrzymów nawiedzających nasze sanktuarium, modlących się z nami słuchacze Radia Warszawa, Radia Rodzina Wrocław, Radia Niepokalana, Radia Amikarim, Radia Faustyna, Radia Miłosierdzie oraz internautów obecnych na stronie faustyna.pl i miłosierdzie.pl. Prosimy Cię, Panie, o miłosierdzie dla nas, dla naszej Ojczyzny i całego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Duchem Świętym, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Pontkiem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty że upodpuszczenie działa z Matki. Ojcze Przewieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Wieczni Ojcze, obetuję Ci ciało a krew, duszę i bóstwo Twojego najmiłszego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pryniecho bolesne obuczenie. Amen.
smutné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Bolestné umučenie. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. 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 Sorrowful passion. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Bolestné umučenie. Pre jeho 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 bolestné umučenie. Bolestné umučenie. Padre eterno, teo fresco, il corvo e la sangre, l'arma e la divinità, de tu amadissimo Hijo, nostro Signor Jesucristo. Corso, dolorosa passione. 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 Dolorosa passione. Corso, dolorosa passione. Corso, dolorosa passione. Corso, dolorosa passione.
Pasją. Por su dolorosa pasión. Dziękujemy za codzienne, trudne doświadczenia, przez które także w naszym życiu powtarzają się tajemnice Twego życia, zakończonego bolesną ofiarą i chwalebnym zmartwychwstaniem. Ufamy, że umierając wraz z Tobą również żyć będziemy na wieki. Ok.
Pana Jezus Chrystus. Kiedy indziej witałem przybyszów pielgrzymów ze Słowenska tutaj. Dzisiaj przybyłem, byłem blisko granicy słowackiej. Przybyłem, aby was pozdrowić i życzyć dobrego powrotu do domu na Słowacji. Zbytnianą som vás vítal, keď sa začínala púť a teraz som prišiel počať vlastne tejto púte, aby som vás pozdravil pred vašim odchodom, pred zakončením tejto púte a vašim odchodom na Slovensko. Čekáme co roku na vás s otvorným srdcom. Každý rok na vás čakáme s otvoreným srdcom. Potrebné nám je to svedectvo viary našich bratí z Południa. Bardzo nám blízko. Więc potrzebujemy wasze świadectwo, naszych bratów, którzy nam przynoszą to krasne czerwone. Właśnie, że przeżywamy wspólnie tajemnicę Kościoła, też mamy naszą wspólną wiarę i wspólnie idziemy do Pana Boga. Jest ważne, że mamy społeczną wiarę, społeczną tradycję, a tak to społecznie idziemy do Boga. Przechodziłem do domu pielgrzyma i widziałem grupki, familie. To znaczy, jest to pielgrzymka rodzin, a słyszałem, że jest to w ramach roku konsekrowanego. A kiedy są był przy pastorecznym domu, spotkała są skupiny was, właśnie putników z dziećmi, a dowiedział się właśnie, że aj putujecie tu, aj przy przyżytości roku zasadzonego żywota. To jest budujące, że przychodzicie tutaj do tego źródła miłosierdzia w jednej wielkiej rodzinie, ale także poszczególne rodziny, które tworzą tę wielką wspólnotę. Jest to na nami pozbudzujące, że się przychadzacie aj jako rodziny, które tak to stworzy na jedno takie społeczeństwo. Siłą społeczeństwa jest doła rodzina. Również siłą Kościoła jest zdrowa rodzina. Siłą społeczeństwa jest rodzina, siłą zdrowej cyrkwi jest taktież rodzina. Dlatego wspólnie staramy się, aby ta wielka rodzina, którą tworzymy, i te rodziny poszczególne były zdrowe. Dlatego zaznaczymy, aby ta wielka rodzina, a jednotliwe rodziny były zdrowe.